Na nowym stadionie zimowym odbył się hokejowy turniej o Puchar Niepodległości. Biało-czerwoni zmierzyli się z Estonią, Łotwą oraz Litwą i odnieśli komplet zwycięstw. Ta koncepcja się urodziła w 2018 roku na stulecie odzyskania niepodległości przez państwo polskie. No i od 2018 roku to kontynuujemy. Bardzo się cieszę, że miasto Sosnowiec nas gości, bo gościmy na najładniejszym obiekcie w Polsce. To jest ten moment właśnie, że w tym momencie my możemy zagrać ten turniej również pod kątem tego zaplecza dla pierwszej reprezentacji. Więc na pewno według swojej koncepcji ja się w to jak gdyby nie włączę, natomiast wiem, że to było zaplanowane, żeby teraz przejrzeć te szersze kadry zawodników, którzy ewentualnie mogą potencjalnie wchodzić już w późniejszym czasie do reprezentacji. Natomiast to jest na pewno jedno z ogniw przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pradze i w Ostrawie. Jak również będziemy mieli zgrupowanie kadry w grudniu, mamy wyjazd do Austrii. I wracamy do Sosnowca w lutym na kwalifikacje olimpijskie, więc między innymi ten turniej służy zarówno przygotowaniom do Mistrzostw Świata, jak i do kwalifikacji olimpijskich. Puchar Niepodległości jest drugim turniejem, który u nas się rozgrywa, pierwszym reprezentacyjnym, drugim klubowym. Mieliśmy to już turniej czterech prezydentów, w zasadzie trzech prezydentów i mera. Teraz jest to drugi turniej pierwszej reprezentacji. Cieszymy się, bo ludzie naprawdę przyjechali do nas, widząc na blachach, na parkingach z całej Polski. Pewnie też dlatego, że chcą zobaczyć nowe lodowisko. Jest to najnowocześniejsza inwestycja w całej Polsce. No i dlatego też gościmy takie wydarzenia. Lodowisko nasze żyje 24 na dobę praktycznie. Tutaj trenują również amatorzy, trenują drużyny młodzieżowe, łyżwiarki figurowe. Mamy też takie wolne sloty dla różnych firm, które rezerwują tafle, więc lodowisko jest czynne od rana do wieczora. Od strony sportowej to jest na pewno przygotowanie do Mistrzostw Świata w Ostrawie, natomiast to też jest przygotowanie od strony organizacyjnej do turnieju przedolimpijskiego w Sosnowcu w lutym, który się tutaj odbędzie, i do Mistrzostw Świata juniorów do lat 18 dywizji 1B, które się odbędą w kwietniu przyszłego roku. Czyli to jest równocześnie przygotowanie reprezentacji sportowej, jak i przygotowanie nasze organizacyjne do imprez poważniejszych, które tutaj będą organizowane w przyszłym roku. Kibice biało-czerwonych nie kryli zadowolenia z gry polskiej reprezentacji. No dobrze, chłopaki grają. Ogólnie jesteśmy pierwszy raz na tym stadionie. Planujemy przyjść tutaj na Zagłębie Sosnowiec, na drużynę oczywiście z tego miasta. No i no, będziemy kibicować cały czas, jak najlepiej potrafimy. Michał, podoba ci się? Aha. A co najbardziej? Najbardziej mi się podoba, jak strzelają bramki Polacy. No i o to chodzi, prawda? Oby więcej strzelali. Każdy turniej jest potrzebny, przecież jest pół roku, ponad pół roku do Mistrzostw Świata. W końcu utrzymajmy się w tej elicie, więc powoli budujmy tę drużynę. Każdy turniej, więcej takich turniejów, wydaje mi się, tym lepiej. W sali widowiskowo-koncertowej Muza odbyła się piąta gala Fundacji Szkolnej imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu, która połączona była z miejską premierą spektaklu pod tytułem Żeglarz. No, jest to sztuka o micie tak naprawdę, o tym, czy społeczeństwo powinno wierzyć w mity, o ludziach, którzy niekoniecznie byli postaciami pomnikowymi, ale ważnymi dla społeczeństwa. I to, czy to jest ważniejsze, czy ważniejsza jest prawda historyczna, która ujawnia prawdę o tych ludziach. Bardzo jestem wdzięczna za to, że możemy to robić. I naprawdę, mieliśmy kilka dni temu premierę szkolną. Jest to ogromna różnica, chyba sami aktorzy wiedzą, ile jest, o wiele więcej pracy jest na takiej sali, ale jednak to, że możemy spróbować tego profesjonalizmu, jest bardzo fajne. Sztuka była stworzona oraz odegrana przez licealistów. Moja główna rola, Jan, jest to historyk, który próbuje dociec prawdy o micie wielkiego kapitana. Prób było, że tak powiem, dużo. Przydałoby się jeszcze troszkę, ale to tam. A tak naprawdę to próby mamy od już października, od początków października, i dlatego mamy nadzieję, że teraz jest to idealnie przygotowane i wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, gotowi na to, żeby Państwu to przedstawić dzisiaj. Ja w sztuce gram panią rektor uczelni i jestem kobietą, która pisze książkę o kapitanie, jednak niekoniecznie przedstawia go takim, jaki był on naprawdę, i główny bohater Jan właśnie stara się udowodnić, że jest to nieprawda. Uczniowie od zawsze mogą liczyć na wsparcie Fundacji Szkolnej.
Jeżeli chodzi o sztukę, no to fundacja oczywiście ponosi tu koszty organizacyjne, ale to jest okazja do promocji fundacji, gdyż no, ta szkoła, po prostu najlepsza szkoła w Zagłębiu, trzecia w województwie, 42 w kraju, zasługuje na wsparcie. Zresztą jeżeli odwiedzicie szkołę, to zobaczycie, że ta szkoła po prostu wygląda tak, jak powinna wyglądać nowoczesna placówka oświatowa w XXI wieku. Mamy już potwierdzenie z Genewy. Najprawdopodobniej od września ruszymy z pierwszymi klasami przygotowującymi do matury międzynarodowej. I w związku z tym fundacja stara się w rozmaity sposób wspierać. Według ich opisów kapitan wyglądał ciutkę inaczej. Był taki nie za wysoki, trochę kręgły, z krzywymi nogami, no i wydatnym brzuszkiem. Wygląd miał raczej gminny. Ale to nieprawda! Oj, skąd możesz wiedzieć, że to nieprawda, Met? Kiedy ja zobaczyłem ten spektakl, ja mówię, nie, my musimy to pokazać miastu. Ja załatwię po prostu muzę, załatwię salę, były obawy, czy będzie frekwencja, no ale sala zawsze po prostu jest pełna. Otwarcie sosnowieckiego egzotarium zostało zaplanowane na 2 grudnia. Pracownicy zapewniają, że w Centrum Edukacji Ekologicznej każdy z odwiedzających znajdzie coś dla siebie. Oj, egzotarium jest to ogród zoologiczny i botaniczny. Mamy tutaj około 130 gatunków zwierzaków i bardzo dużo roślin. Mamy trzy strefy tak jakby nasze geograficzne, tropikalna, śródziemnomorska i kaktusiarnia. W każdej z tych stref panuje inny klimat. Są oczywiście rośliny, które w każdej z tych stref się, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, odnajdują. Więc tak, mamy również szklarnię, mamy również tak zwany szpital dla roślin, także oferta jest ciekawa. Będzie restauracja, będzie kawiarnia i to, o czym bym chciała wspomnieć, już w tym tygodniu ukażą się nasze zajęcia, na które zapraszamy serdecznie. Będą to zajęcia ze stroików i z bombek dla dzieciaków w naszej sali edukacyjnej. No, egzotarium to jest nieodzowna cząstka Sosnowca i wiele mieszkańców czeka właśnie na ten dzień otwarcia 2 grudnia. Egzotarium jest wpisane w całą historię, myślę, Sosnowca. 56. rocznik to wtedy oficjalnie otwarto tutaj egzotarium, a teraz 2 grudnia będziemy uczestniczyć w otwarciu nowego obiektu. Więcej o inwestycji, kosztach budowy oraz cenniku opowiedział rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu. Inwestycja była realizowana przez prawie 3 lata. Mówimy tutaj o 70 milionach złotych, więc jest to bardzo poważna kwota, ale nie żałujemy wydania tutaj pieniędzy na ten cel, bowiem to zainteresowanie, jakie towarzyszy otwarciu, jest ogromne. Żadna chyba inwestycja w ostatnich 20 latach nie budziła tak wielu pytań, próśb ze strony mieszkańców, nie tylko Sosnowca i całego regionu. Więc to pokazuje, że to jest prawdziwy strzał w dziesiątkę. Jestem przekonany, że tutaj będziemy mówili o rekordach frekwencyjnych. Mamy cennik, jest kilka możliwości. Oczywiście najbardziej atrakcyjny jest ten cennik dotyczący osób, które mają przynajmniej 3 dzieci, wtedy koszt wejścia na osobę to jest mniej więcej 10 zł. Jeśli ktoś ma 2 dzieci, może skorzystać także, jest Sosnowca, skorzysta z karty mieszkańca, to wtedy ten koszt to jest między 15 a 16 zł. A taki tradycyjny pojedynczy bilet normalny na kartę mieszkańca to jest koszt 25 zł. Co istotne, honorujemy kartę dużej rodziny, czyli jeżeli ktoś przyjedzie do nas z Rybnika, z Katowic, skąd z 3 dzieci, to także będzie mógł skorzystać ze zniżek i to wtedy będzie koszt też kilkunastu złotych na osobę, więc nie są to duże pieniądze, a na pewno dobrze wydane. Na osiedlu Naftowa powstaje wyjątkowa inwestycja, dzięki której osoby nie mające zdolności kredytowej będą mogły wynająć nowe mieszkania. Inwestycja naftowa jest kierowana dla tych osób, które są troszkę bardziej zamożne niż osoby, które kwalifikują się do mieszkań komunalnych, ale nie na tyle zamożne, żeby uzyskać kredyt na zakup własnego mieszkania.
Generalnie system, który obowiązuje na Naftowej, pozwala na wynajęcie takiego mieszkania. Zakładamy, że to będzie najem długoterminowy, tak żeby z jednej strony dać tym osobom stabilność zamieszkiwania, ale z drugiej strony też, żeby nie musieli ponosić kosztów związanych z koniecznością zakupu takiego mieszkania. Co do zasady, zgodnie z przepisami przyszli najemcy muszą spełnić dwa kryteria. Pierwsze kryterium to jest brak tytułu prawnego do nieruchomości lub też oświadczenie o zrzeczeniu się tego tytułu prawnego w chwili podpisywania umowy najmu, a drugie to jest spełnienie kryterium dochodowego. To kryterium jest szczegółowo opisane w przepisach w zależności od tego, jakie to będzie duże gospodarstwo domowe. Spośród 288 mieszkań przyszli najemcy mogą wybrać konfigurację od 40 do 79 metrów kwadratowych. Tutaj w ramach z gminą Sosnowiec realizujemy wspólny projekt realizacji 6 budynków sześciokondygnacyjnych. W sumie powstaje 288 mieszkań. W naszym przypadku mamy do czynienia tylko i wyłącznie z wynajmem. Wykupu na ten moment nie planujemy. Także jeżeli Państwo są zainteresowani lokalem w bezpiecznej, przyjemnej lokalizacji tutaj w Sosnowcu, zapraszamy do skorzystania z tej oferty. W pierwszej kolejności oczywiście należy złożyć wniosek do urzędu, wybrać lokal, który nas interesuje, a w momencie zakwalifikowania przez urząd Państwo trafiacie do nas jako do TBS-u i rozpoczynamy tak naprawdę formalną procedurę zawarcia umów. W pierwszej kolejności umowy o partycypację, a dalej umowy najmu. Przewidywany termin oddania mieszkań do zamieszkania dla Państwa to lipiec przyszłego roku, czyli lipiec 24. I to jest moment, kiedy Państwo otrzymujecie klucze do lokalu, wprowadzacie się i korzystacie w miarę możliwości. Odwiedzający Dni Otwarte byli bardzo zadowoleni z samej koncepcji oraz z wyglądu mieszkań. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja, bo to jest taka opcja pomiędzy kredytem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a między wynajmem, który jest teraz coraz droższy. Lokalizacja jest dobra, no bo niby to jest centrum Sosnowca, no ale jednak jakieś tam peryferia, tak? Więc dużo zieleni też tutaj, bo szwagra też mam tutaj na osiedlu akacjowej, więc blisko na Stawiki czy na Hubertus, to z dzieckiem sam raz.